Słuchajcie, witam Was serdecznie w kolejnym materiale. Jestem po raz kolejny u Semki, zresztą do Semki to ja codziennie zajeżdżam. Prosi, żebyśmy przyjechali na kawę, na ciasto, na kolację, na rybę. Także nie odmawiamy, jesteśmy, to są nasi przyjaciele. Poznaliśmy się rok temu, materiał macie na kanale. No i wielu z Was po odcinku, gdy pokazywałem, jak Semka piecze placki, powysyłało do mnie maile z zapytaniem, jaki jest przepis tych placków. Ja nie bardzo wiem, co Wam odpisać i postanowiłem z Senką zrobić taki odcinek, że Senka na drogę do Polski robi mi właśnie tak te placki. I już tutaj zaczęła, ale wszystko Wam opowie, jak, co, ile, czego, cały przepis Wam poda, żebyście mogli sobie też w domu takie placki zrobić. Także oddaję głos tutaj kucharce. Oho, kucharka. Jak, to cały czas coś, robi. A dobra robim, ale nie ta kucharka. Nie, to samo jest z mojej głowy. Tak, muszę Wam na początku powiedzieć, że ten przepis, który teraz usłyszycie, jak to się robi, to Senka z głowy, że tak powiem, sama wymyśliła to i robi te placki, nie? Placki pycha. Placki nazywają się perszulate. Tak, perszulate. I ile czego trzeba, jakie składniki trzeba mieć, Senka? Słuchaj, Michał, zależy co chcesz. Mhm. Ile ma u sobie. Ja sam tutaj, to widzisz, ile tego tu ma. Mhm. Tu i to. To zrobiłaś z czego? Z ilu? To ci idę. Ja sam tu postawiła kilo i pół. Drażna. Kilo i pół mąki. 1,5 kg mąki. Postawiła sam jedną dużą łyżeczkę drożdża. Mm-hmm. Postawiła sam sól, ale sól idzie sve iz glave, od pamięci, z glave. I czekaj jeszcze. A soli dużo się sypie, bo łyżeczkę drożdży, tak jak słyszeliście, tak. Może nie wszyscy zrozumieją, co Senka mówi, ale tak, 1,5 kg mąki, łyżkę drożdży, soli to wedle uznania, tak? Ja to znam od pamięci sama. Może być tak o dwa razy. Dwie dwa szczypty razy soli. I może być, da idę jedna połowa szklanki, tak? Idę rakije. Aha, połowę szklanki rakii musicie dodać do tych placków. Do tiesta. Do ciasta, dlatego że one wtedy nie piją nie tego piją oleju. Nie piją dużo oleju. Tak, nie są takie tłuste wtedy, tak. Nie? I onda se to stawi 15-20 minut, da tiesto pojdzie na górę. Mm-hmm. Kaj tiesto pojechało na górę, onda ga musisz przymiesić jak chleb. Aha. Miesisz moka, miesisz. I onda kidasz u te komady. Aha. I tako, podkladasz tu. Mm-hmm. I kad chcesz, onda samo tako. Troszkę oleju, da se ne lijepi. Czekaj. Evo, troszkę oleju i tako robisz. Mm-hmm. Tak. W tej miseczce jest olej. Tako, ma troszkę, samo palce tako. Żeby się nie lepiło. Da se ne lijepi. I mm-hmm. Tak, urobisz to, mm-hmm. to dwa, trzy raz, poskładasz dole i samo na... Tak. Może tak, a nie musi. Aha, musi. To jest cała szkoła. To nie jest problem, ale są... Pršulate są super. Dużo ludzi, wiesz co, było kilka lat temu w Chorwacji, nie udało im się wyjechać w te wakacje, no i chcieliby chociaż sobie w kuchni zrobić trochę Chorwacji, no i naprawdę, no przyszło mnóstwo maili z pytaniem, czy mógłbym podać przepis na te placki. No ja nie znałem tego przepisu, nie wiedziałem czego ile, wiedziałem tylko z czego to się robi, ale nie wiedziałem dawkowania, także no... Poprosiłem Senkę, czy by mogła nam zrobić do Polski na wyjazd właśnie te placki i przy okazji właśnie nagramy ten odcinek, jak to się robi. I także z 1,5 kg mąki, widzicie, pełna micha wychodzi takich placków, także czteroosobowa rodzina, spokojnie. Tu ma dzisiaj, co se robiła, i ma 37 placków. 37 placków wychodzi z 1,5 kg. Tak. A jak, powiedz mi, a jeżeli ktoś chce zrobić sobie mniej, na przykład z kilograma mąki, to ile drożdży? To też łyżkę? Nie, mniej. Możesz taką. Ja stawię na to taką łyżeczkę, mhm. A za to możesz taką malutką. Aha. Taką drożdża. Drożdże się stawi u moku, tepla woda, tak. I sol. Tak. I to zostanie par minuta i to zmieszasz. Mhm. I to stoi tak i onda...
Mieszasz, ja łyżeczką albo rukami, ja najwięcej rukami. I tutaj masz, w tym garnuszku masz olej. Olej? Tak. I to, je to. I się smaży. I jedni, i mój Michał. To nie duże roboty, to jest mało. Ja lubię gotować, lubię placki robić, lubię chleb domowy robić, lubię wszystko, ale sytuacja jest w tym roku taka, jaka jest. Tak. Jak Bóg da następny rok, jak ja będę żyła, jak Senka, ja będę... pod filmem, w ogóle pod twoimi filmami jest mnóstwo komentarzy od widzów. Słuchajcie, naprawdę za te komentarze muszę wam sam osobiście podziękować, bo Senka zrobi to, że tak powiem, za chwilę. Ale naprawdę mega wam dziękuję za słowa otuchy, za słowa pocieszenia, żeby Senka się trzymała, że trzymają kciuki, żeby jej się sprawy wszystkie ułożyły. Bardzo pozytywny odzew z waszej strony. Bardzo wam dziękuję za to. Cieszę się, żeście polubili Senkę tak jak ja. Jest mega kobita i no naprawdę wielkie szczęście mnie spotkało, że ja rok temu byłem u niej tutaj na kolacji i jadłem tą ośmiornicę na buzaru i od tego momentu żeśmy się po prostu zaprzyjaźnili. W ciągu roku dzwonimy do siebie, paczki wysyłamy, także przyjaźń trwa, widzicie, w te wakacje codziennie jestem praktycznie u Senki i kiedy bym nie zajechał, to no to Senka jest w kuchni, nie? Także naprawdę bardzo wam dziękuję, że trzymacie za Senkę kciuki i życzycie jej po prostu wszystkiego dobrego. Kiedy będziecie przyjechali do Orebicza, możecie zamolić plackę. Ja ću robić, to nie jest duża robota, ale mogą robić placki, ale wiece, tym roku wiece nic. Ale placki może. Placki może, tak. Pryszula tak. Te może. Ci, co, te może. Słuchaj, ci co oglądają przykładowo no każdy odcinek, a tym bardziej, że tutaj z pobytu w Chorwacji, no to w odcinku tam powiedziałem, jaka jest sytuacja właśnie u Senki, że sprawy zdrowotne męża nie pozwalają jej na tyle, ile ona by chciała i na tyle, ile lubi, bo bardzo lubi dla przyjezdnych, dla turystów gotować, urządzać kolacje i tak dalej. Także sami słyszycie, jeżeli byście byli w Orebicz, a chcielibyście placki, możecie śmiało do niej przyjechać. Placki to jest moment robota i ona jest w stanie to zrobić. No, mąż wymaga no, 24 godziny na dobę opieki i po prostu Senka już się skupiła na opiece dla niego. Ile to się smaży? Z 3 minuty? Z 5 minut? Co to? No. A zależy od ognia. Jak chcesz duży ogień, szybciej jest. 3-4 minuty. I tu musi być taki złotawy kolor, to już jest wtedy upieczone. Tak. Proszę bardzo. Ciasteczko z dziurką. No. Ciasteczko dobre. Z dziurką. Nie no, bardzo dobre te placki, nie? Bardzo dobre. Bo tutaj też mówiłeś, że to takie serowe też, nie? Robią się, bo można do tego ser dodać, tak? Możesz dodać sir, możesz i możesz u to tiesto, jakie tiesto. Tak. Możesz na tarku. Tak. Możesz dodać syra, ale u tiesto. Możesz dodać salamę, szunkę na to. Możesz wszystko dodać. Aha. Możesz. Czy to musi być jakiś specjalny ser, czy musi być zwykły? No, byle jaki. Zwykły, byle była kostka potarty na tarce. Możesz na tarku sir, salamę, ale to u tiesto. Tak. To u tiesto. I to razem ugnieść, tak? I tak, już wtedy do garnka. Tak, no, także od waszej też inwencji, od waszej głowy zależy, z czym będą te placki, nie? Nam smakują, że tak powiem, gołe. Gołe, bez dodatków. Mówię, no... Ale może znasz, tak już, Michał, może. Sadka są takie. Możesz na to namazać pasztetu. Tak. Pasztetu. Możesz świeży sir. Oni na smarowanie. A na przykład marmoladu, czy dżem? Może i dżem, zależy co ko lubi. Może, ale paszteta, recimo meni, moja djeca lubi sir, to se zove mlad, sir do smarzenia. Ivica lubi paštetu. Tak. Ali možeš i marmeladu, možeš co ko lubi. Zależy od apetita. Tak. Czyli możliwości jest dużo. Tak. Placki proste, jak widzicie. A możliwości ich ubarwienia no jest szeroki wachlarz, nie? Tak. Z pasztetem, ze serem, ze salami, sami słyszycie, nie? Tak. Placki, przypominam, nazywają się perszulate. Takiej typowo odpowiednika takiego polskiego, no to tak za bardzo to Senka nie może znaleźć, jakby to się po polsku nazywało.
znam, ja widzę plackę. Placka. Tak, ja mówię, placki a la Senka. Placki a la Senka. Placki a la Senka. No. Musim, samo znaš što musim? Musim jedan rad Roberta Makovića zove, moga prijatelja. Senka jest bardziej, bardzo bliskiej przyjacielskości z Robertem Makowiczem. Przychodził Robert tutaj i do garnków zaglądał. Ale musi jeden raz go dzwonić, da przyjedzie, da widzi jak ja robię plackę. To nismo razem robili, nie? Nie? Jeszcze nie, ale musi mu to pokazać, jak se to robi, tako da kad on ma svoje prezentacije, da može robiti te plac. No, nie, no, jak byłem na tym pokazie tej książki i mówiłem, że ma pozdrowienia od Senki ze Stankowiczy, to bardzo się ucieszył i mówi, naprawdę? Wiesz, że ktoś przyszedł i że zna ciebie, nie? Ale mówię, jak będziecie tutaj w okolicy, a nie poznacie Senki, no to... To ja nie wiem, nie? Macie film z piwniczki od niej, co ma za wyroby, także jesteście w pobliżu tutaj, zapraszamy. Pineskę macie pod filmem, żeby dojechać tutaj do niej. Jest zawsze w domu, a jak nie, to jest jej córka. Także śmiało możecie się tutaj skomunikować i sobie wyroby alkoholowe do domu kupić. Nie tylko alkoholowe, nie? Bo i marmeladę. Może nie ma. Tak. I suszone figi. Da. No, także film... Film jest na kanale, nie? Co ona tam za skarby ma w swojej piwniczce. A powiedz mi, a jeżeli na przykład w Polsce ktoś by chciał sobie zrobić takie placki, ale nie ma rakii? Może wódka? Mogłaby być wódka? Może wódka. Może być wódka. Może być wódka. Może wódka, ale nie za dużo wódki, bo wódka jest mocna. Ile wódka mocna? Nie tak, mocna. Ale wódka ma 40%. No dobra, to je tak, to jak, tyle co rakija. Tak. Jer widzisz, ile sania tego jest pekla, olej je taki sam jak bio. Tak. Nic nisu popile olej. Dokładnie. Jer musiš staviti, jak ne popiješ, nek staviš rakije albo vodke, one popiju tak, olej. I musiš cały čas dolevać. Tak. To tak jak frytki. Da, ali onda ti, Michael, onda ne možeš jesti, onda su tuste, masne. Tak. No, także wódka może być też, nie? Może być. No, byle miała około tam 50%, tyle co ma rakija i sami słyszycie, że dodając pół szklanki tej wódki czy rakii, te placki nie piją po prostu tego oleju i nie są takie tłuste, nie? Także ci, co na chore Stellor, nie, to mogą jeść. No i zobaczcie, dwie miski praktycznie pełne z 1,5 kg. Mąki. A mąka jaka? Biela, normalna mąka. Evo, glatko, braż, normalna mąka. Nie ostro, nego normalna mąka. Dobra. Eto da, moj Michał, mi smo to skończali. Pachnie super, naprawdę. Jak Senka pierwszy raz robiła te placki, ja nie wiedziałem, że ona robi te placki, a siedziałem tam na podwórku, na tarasie, no to aż przyszedłem zobaczyć, co to tak pachnie. Aha. Pierwszy raz do ciebie i mówisz, że placki właśnie robisz pierwszą latę. No i mówię, no ciekawe, nie? No słuchajcie, na promenadzie w Tuczepi, w Makarskiej, czy na przykład tutaj na Orewicz, no to... No nie posmakujecie tego, nie zobaczycie tego i postanowiłem po prostu wrzucić ten materiał i nie wiedziałem, że będzie u was taki odzew mailowy z prośbą o przepis, także bardzo Sence dziękuję, że tutaj się podzieliła i robi nam te placki na wyjazd. Da. Samo kupi tej salamy, syra i plackę, syra i salamy i plackę tak i to jest kanapkę. No. Tak. Mówię, nie trzeba długo stać przy tym, nie? Moment, chwila się zrobi i tak. Senka robi te placki na taki podwieczorek, taki deser, nie? Wtedy co robiłaś? Czekaj. Pierwszy raz te placki, nie? To na taki deser. Da. A pierwszy raz, kiedy to było, mój Michał? Dawno. Trzy dni temu. Dawno.
chcesz ty pić kawę? Senka, twoja kawa to jest najlepsza, nie? My smo pili, bo tu mama, patrzymy mi jaj i ty czemu. No, Senka tutaj, Senka robi tutaj kawę po turecku, także, także też mega smakuje. Także placki upieczone, jak widzicie, Senka powiedziała, że tyle oleju, co wlała przed rozpoczęciem, to tyle, tak, to wszystko zostało, nic nie wypiły te placki tego oleju, no bo dodała właśnie rakii i wy możecie dodać wódki, także... Tak, wypijemy kawę i słuchajcie, chcielibyśmy was tutaj obydwoje zaprosić, jeżeli mielibyście możliwość przyjechania do Orebicz na wakacje, zapraszamy. Zapraszam tutaj do Senki. Senka naprawdę dusza człowiek, wszystkich przyjmie, wszystkich was lubi, jak ona mówi, Polaków. Osobno Polak. Tak, specjalnie. Specjalnie Polak. Tak, także zapraszamy do Senki, mówię. Link, pineskę macie pod filmem. Chwała Niepa całą Polską, chwała dragi gości, przyjdźcie do swojej Senki, lubi was wasza Senki. Bardzo ci dziękuję, Senka, że tutaj zdradziłaś swój przepis z głowy. Zdaję, przepisy z głowy, tak, pomoże. No, także chociaż trochę Chorwacji będziecie mieli w domku u siebie, gdybyście chcieli zrobić właśnie swoje placki, perszolatę, tutaj wspomnijcie dobrym słowem Senkę. No, żegnamy się z kuchni u Senki, ze miejscowości Stankowici. Tak, telefon. Telefon. Dobra, żegnamy się. Trzymajcie się, zapraszam na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że podobał się. Pozdrawiam was serdecznie, do następnego razu. Trzymajcie się. Hej.